Lista zarzutów do tego, jak skonstruowany jest nasz system podstawowej edukacji szkolnej, jest długa i można się licytować na to, co najpierw powinno się zmienić. Ze wszystkich rzeczy szkoła zaniedbuje tak kluczowe i ogólne dziedziny życia jak finanse osobiste i wiedzę psychologiczną. Dlaczego te dwie dziedziny są kluczowe? O konieczności dbałości o finanse osobiste dowiesz się więcej, biorąc chwilówkę na drobną zachciankę, czy niefortunnie tracąc kapitał w jakimś programie oszczędnościowym, lub co gorsza, gdy zechcesz zrozumieć, ile płacisz ze swojej pensji faktycznie podatków. A o potrzebie wiedzy psychologicznej, tego jak funkcjonujemy w społeczeństwie, dowiesz się więcej w momencie, gdy pierwszy raz poważnie pokłócisz się ze swoim partnerem lub zawalisz trzecią z rzędu rozmowę o pracę. Ogólnie rzecz mówiąc, jesteśmy nieprzygotowani po szkole do takich dwóch mega kluczowych obszarów życia, finanse i psychologia. Dlatego zebrałem 5, w moim odczuciu, bardzo ważnych psychologicznych faktów, które pomogą Ci w Twoim codziennym życiu. Oczywiście tych rzeczy nie jesteśmy uczeni w szkole. No chyba że, i tu puszczam oczko do tych paru nielicznych dydaktyków, nauczyciel postanowi uraczyć klasę jedną z moich animacji lub wiedzą zaczerpniętą z innego źródła, ale źródła ponadprogramowego. No to lecimy z wiedzą. Staram się do jak największej ilości wspomnianych badań linkować w opisie. Pierwsza zasada. Pamiętaj czyjeś imię i używaj go w zdaniu. Jak duże wrażenie zrobił na mnie kiedyś trener na szkoleniu, gdy po rundzie przedstawiania się łącznie ponad 20 uczestników zdołał nie tylko zapamiętać nasze imiona i zawody, ale gdy nas poprzesadzał i pomieszał w grupach nad konkretnym ćwiczeniem, do każdej osoby zwracał się po imieniu, a nie mieliśmy żadnych przypinek czy etykietek z imionami. Wow, byłem pod wrażeniem, ale też podświadomie schlebiała mi ta bliskość, jaką zwracanie się do mnie po imieniu była budowana. Nieświadomie dałem się ponieść bardzo ważnej zasadzie psychologicznej, którą intuicyjnie opisał w swoim bestsellerze Dale Carnegie, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzie, że ludzie lubią słyszeć swoje imię w zdaniu i dzięki temu będą bardziej skorzy do polubienia osoby je wypowiadającej. Z badań przeprowadzonych kolejno w 1985 roku oraz 1995, oprócz ogólnego potwierdzenia tezy, że użycie czyjegoś imienia sprawi, że chętniej ta osoba wykona naszą prośbę i potraktuje naszą relację bardziej osobiście, wyłoniło się jeszcze coś, co psychologowie nazwali efektem litery z imienia, po angielsku name letter effect. Dale Carnegie co prawda twierdził, że trzeba imię swojego rozmówcy powtarzać wielokrotnie, ale badania wykazały, że wystarczy je użyć choć raz, by uzyskać wspomniany efekt sympatii, bliskości i potraktowania poważniej prośby czy tego, o czym mówimy. Natomiast ten drugi efekt litery z imienia oznacza, że z jakiegoś powodu lubimy bardziej literki w alfabecie, które pierwotnie znajdują się w naszym imieniu, a dalsze badania wskazały, że dotyczy to tak samo konkretnych cyferek i liczb związanych z datą urodzenia i miastem pochodzenia. Więc idąc za tym ogólnym wskazaniem, dwa wnioski. Zapamiętaj imię swojego rozmówcy i używaj go w zdaniu, bez oczywiście przesady, ale korzystaj z tego. Dzięki temu będziesz przez niego poważniej traktowany, a wasza relacja szybciej przeskoczy na wyższy poziom. Jako dodatkowa wiedza z tych badań, pamiętaj, że ludzie są bardziej przywiązani do literek i cyferek związanych z ich imieniem i datami urodzenia, co w konsekwencji sprawia, że na przykład chętniej wybierają produkty marki z takimi samymi inicjałami jak ich imię i nazwisko. Jak również Leszki bardziej polubią Leszków, marki Marków, Karoliny, inne Karoliny i tak dalej. Jest to silnie podświadomy efekt. Druga zasada. Efekt Bader-Meinhof, czyli iluzja częstotliwości. Może się wydawać, że nazwa tego efektu pochodzi od nazwisk dwóch badaczy, jednak rozczarowująco Bader-Meinhof jest alternatywną nazwą organizacji terrorystycznej RAF, która działała od lat 70. do połowy 90. XX wieku na terenach Niemiec. Nieprzypadkowo też przytoczę historię powstawania tej nazwy, bo świadomość tego efektu pomoże Ci w codziennym życiu lepiej filtrować informacje, ale i pewne medialne mody i światopoglądowe histerie prowadzące do niezwykle uciążliwej, postępującej popularyzacji społecznej różnych przemocowych zjawisk. W 1994 roku termin ten powstał, gdy w niedużej gazecie w Minnesocie w USA pojawił się artykuł opisujący, jak po poznaniu tej nietypowej nazwy nagle autor tekstu zaczął natrafiać na te dwa wyrazy wszędzie dookoła. Co lepsze, po publikacji tego tekstu do redakcji czasopisma setki czytelników przesłało listy, że zaczęli wszędzie dostrzegać tę nietypową nazwę Bader-Meinhof. W psychologii mówimy o mieszance kilku efektów, od heurystyk dostępności opisanych przez doskonałych Daniela Kahnemana i Amosa Tverskiego, czyli naszej
tendencji do przypisywania większego prawdopodobieństwa wystąpienia wydarzeń, które łatwiej nam przywołać w pamięci. A tak, nietypowy zlepek jak Bader-Meinhof na pewno zapada w pamięć. Mamy też klasyczny błąd poznawczy, czyli efekt potwierdzenia, tendencji do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. No i jeszcze tą iluzję częstotliwości wpisuje się efekt uwagi selektywnej, czyli sposobie na ustalanie priorytetów przez naszą świadomość pewnym rzeczom, równocześnie świadomie ignorując inne komunikaty. Taka mieszanka owocowała tym, że czytelnicy gazety przeszacowali znacząco ilość dostrzeganych ówcześnie zlepków Bader-Meinhof. Ich uwaga koncentrowała się na tym, ignorując całe otoczenie. Jak to się ma do naszej codzienności? Kluczowy wniosek. Żyjemy w bańkach informacyjnych, które są podatne na przeszacowanie pewnych poglądów na rzeczywistość, tak jak czytelnicy tej gazety z Minnesoty zaczęli wszędzie dostrzegać wpływ jakiejś malutkiej organizacji terrorystycznej z Niemiec i przeceniać jej obecność w ich życiu, tak samo mamy tendencję do widzenia wszędzie złych rzeczy, ciągle za dużych podatków, ciągle rasizmu, dyskryminacji, galopującego faszyzmu, wojen, kradzieży, zła, no bo zło lepiej się w mediach sprzedaje, ale i propagandy, że wszystko jest dobrze, że trzeba się mobilizować, że trzeba się bronić, bronić naszych superwartości. Bardzo długo można wymieniać różnego rodzaju przykłady, gdzie wpadamy, stajemy się ofiarą własnej bańki informacyjnej. Nie mówię tutaj, że będąc świadomym tego efektu, wszystkie opinie, jakie teraz wyznajemy, trzeba nagle wyrzucić przez okno. Natomiast zachęcam do pewnej ostrożności, do świadomego sortowania pewnych opinii, w szczególności tych na bardzo radykalne tematy, takich, które są sprofilowane zero-jedynkowo. Bardzo często nasza opinia i poczucie, że coś jest prawdą, jest wzmacniane nie przez to, co faktycznie się dzieje, ale przez głupi fakt otoczenia się w kółko tymi samymi komunikatami, finalnie wykrzywiając nasz pogląd na otaczający świat. Bądźmy tego świadomi, że żyjemy w bańkach i staramy się zawsze poza te bańki próbować zaglądać. Trzecia zasada. Efekt zakotwiczenia. Po raz kolejny odwołam się do genialnego Daniela Kahnemana i Amosa Tverskiego i ich efektu zakotwiczenia, świetnie opisanego w książce Pułapki myślenia. W dużym uproszczeniu to sposób, w jaki modyfikowany jest nasz osąd na to, co zrobić i co jest korzystne. W wielu sytuacjach w życiu musimy bardzo samodzielnie podejmować decyzje o tym, co będzie dla nas korzystne, korzystając z bardzo ograniczonego zestawu danych. Klasyczną sytuacją są zakupy. Nasz punkt odniesienia to z reguły wysondowanie rynku, jeśli jest możliwe oczywiście, i ewentualne rekomendacje znajomych. Jednak okazuje się, że bardzo podświadomie i racjonalnie modyfikujemy nasze oczekiwania i oceny wobec tego, co znaczy, co to drogo czy tanio, jeśli konkretną kwotę poprzedzimy zupełnie przypadkowymi liczbami. Tak, zupełnie przypadkowymi. Na przykład jeśli powiem Ci, że normalnie mój kurs Mistrzostwo Przemawiania, który linkuję w opisie, kosztuje 399 zł, ale używając kodu ZAKOTWICZENIE kupisz go z 50% zniżką, czyli za 198 zł, no to wykonaliśmy proste zakotwiczenie na pierwszej liczbie, czyli by finalna kwota nie wydała się tak wielka. To bardzo proste zakotwiczenie, bo jeśli skonstruowałbym komunikat tak: wiedza, którą zebrałem w moim kursie Mistrzostwo Przemawiania, jest warta na szkoleniach około 5000 zł, a normalna cena to 399. Co więcej, korzystając z kodu zakotwiczenie, kupisz ten kurs za zaledwie 198 zł. Jaki efekt wtedy uzyskujemy? Zakotwiczyłem się na arbitralnie wstawionych w to zdanie 5000 zł, by potem dać coś śmiesznie taniego w relacji do tej ceny. I choć to klasyczny zabieg marketingowy i może być to 5000 zł mniej lub bardziej oparte na prawdzie, to ten zabieg po prostu działa. Podałem najprostszy przykład zakotwiczenia i jak dostosowujemy swoją ocenę do konkretnej sytuacji, w tym wypadku sytuacji rynkowej, ale zakotwiczyć się możemy również do konkretnej oceny, na przykład rozbudzając konkretne oczekiwania wobec filmu albo relacji, a potem odnosząc się do tych oczekiwań, dokonując oceny. Zawsze wtedy będziemy albo pozytywnie zaskoczeni, jeśli oczekiwania były niskie, lub rozczarowani, jeśli oczekiwania były bardzo wysokie. Problem polega na tym, że takie zakotwiczanie się czy do konkretnych liczb, czy do opinii zaburza naszą obiektywną ocenę sytuacji, bo oceniamy ale super tanio, albo ale rozczarowanie, zamiast pytać, czy stać mnie na ten kurs, czy potrzebuję takiej wiedzy, czy ma ona dla mnie taką wartość, czy ta inwestycja się opłaci, lub w przypadku nowej relacji, czy dobrze mi się przebywa w jego towarzystwie, czy to jest ciekawa osoba, czy bawiłem się dobrze. Ja osobiście bardzo lubię się pozytywnie zaskakiwać i daję szansę nowym relacjom i nowym doświadczeniom,
próbując jak tylko się da chować do kieszeni moje bazowe założenia i nie zakotwiczać się na nich zbyt mocno. Tobie też to polecam, to bardzo zdrowe poznawać ludzi i nie wiedzieć o nich wszystkiego, zanim nawet się odezwą. Czwarta zasada. Efekt lustra. Jeśli masz do czynienia z obsługą klienta i często miewasz trudne starcia przy reklamacjach i utarczki z trudnymi klientami, zadbaj o to, by za tobą było lustro, w którym kątem oka klient może się przejrzeć w każdym momencie dyskusji. Jest spora szansa, że klient stonuje, ale przy kilku ważnych założeniach. Idea ogólna opiera się na założeniu, że bardzo często nasze bieżące zachowanie nie odpowiada wartościom, które wyznajemy lub do których aspirujemy. Jeśli więc przyjmujemy, że większość ludzi chciałaby być lubiana, postrzegana jako osoby kompetentne i stonowane, to bycie sfrustrowanym i złym pieniaczem zupełnie nie odpowiada temu wizerunkowi. Natomiast przyglądanie się w lustrze niemal natychmiast podnosi nasze poczucie samoświadomości, tego jak wyglądamy i jak się zachowujemy. To bardzo naturalne, że przed lustrem momentalnie zaczynamy się pokazywać od swojej lepszej strony i badanie z 1972 roku wskazało bardzo silny efekt tego, że lustra zwiększają naszą samoświadomość. Badania z 1974 roku wykazały, że obecność lustra znacząco zmniejszała agresję mężczyzn względem kobiet, a co ciekawe, sama obecność obserwatorów już nie miała takiego uśmieszającego złość efektu jak właśnie lustro. Nie ma jednak w psychologii tak łatwo. Nie można powiedzieć, że lustro jednoznacznie ci pomoże, bo badania również z 1974 roku wskazały, że w sytuacji wysokiej samoświadomości wynikającej z obecności lustra, badani byli skłonni do zadania większego bólu innym członkom eksperymentu. Choć w tym ostatnim eksperymencie nie mieliśmy do czynienia z bezpośrednią werbalną przemocą, jaką mamy na przykład przy obsłudze klienta, a z prądem elektrycznym. No to można się pokusić tutaj o następujące wnioski. Obecność lustra w dziale obsługi klienta znacząco podniesie samoświadomość awanturującego się klienta i da dużą szansę na stonowanie jego zachowania. I drugi wniosek, warunek dodatkowy jest taki, że klient musi posiadać w sobie odrobinę chociaż przyzwoity kompas moralny i etyczny, czyli aspirować do wizerunku osoby kulturalnej i dobrze wychowanej. Musi o to dbać, musi do tego dążyć. W przeciwnym wypadku lustro może nie zadziałać. Piąta zasada. Efekt Dunninga-Krugera. Ludzie inteligentni, którzy faktycznie są specjalistami w swoich dziedzinach, rzadko mówią o sobie, że są inteligentni i że wiedzą dużo i że są bystrzy. Unikają takich ocen lub są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o ocenę własnej wiedzy. Z drugiej strony są tacy ludzie bez wiedzy w danej dziedzinie lub z wiedzą powierzchowną, którzy są pewni swego jak diabli. Tacy domorośli specjaliści, którzy głupio brną ze stanowczością w swoim zdaniu. I znamy oczywiście ten przykład, przy okazji każdej kolejnej awantury nagle w Polsce mamy 38 milionów ekspertów od skoków narciarskich, 38 milionów ekspertów od katastrof samolotowych, 38 milionów ekspertów od prawa, od konstytucji, od sędziów, od jakby absolutnie każdej sprawy. I tu nawet nie rozchodzi się o to, kto ma rację, tylko o silne przekonanie o swoich kompetencjach. Ludzie mniej inteligentni mają tendencję do znacznego przeceniania swoich kompetencji w konkretnych dziedzinach. I tutaj właśnie rozbija się niemal wszystko o faktyczne IQ, ponieważ osoba inteligentna będzie świadoma tego, że nie wie wiele o danym temacie i po prostu nie będzie brnęła ślepo w temat, na którym się nie zna. Bo wie, że ktoś może ją wypunktować, bo wie, że się po prostu wygłupi. Osoby z niską inteligencją i kompletni amatorzy po prostu nie posiadają takiego wyczucia. Efekt ten demonstruje ten wykres, gdzie na poziomej osi mamy poziom wiedzy, na pionowej pewność siebie. Amator, osoba postępująca głupio, bez wiedzy w temacie, będzie na tak zwanym szczycie głupoty. Z czasem jednak, jak będzie rosła wiedza, osiągnie się to poczucie, że wie się nadal znacząco za mało. I w ramach progresu czasu zaczniemy się wspinać na powolne wzgórze oświecenia. Problem z tym efektem polega na tym, że często dajemy się zmylić przez osoby zarozumiałe i głupie. Ich pewność siebie i idący za nią szereg błędów poznawczych może sprawić, że przyjmiemy ich argumentację jako pewnik, samemu wiedząc niewiele na konkretny temat. Popularnymi tematami, które cały czas wracają w bataliach światopoglądowych i wiedzowych, to na przykład zrozumienie teorii ewolucji versus potoczne, amatorskie niezrozumienie teorii ewolucji. Zrozumienie globalnego ocieplenia versus domorosłe zrozumienie globalnego ocieplenia. Zrozumienie zagadnienia szczepień i epidemiologii versus domorosłe rozumienie szczepień. Oczywiście tego typu debat jest bardzo, bardzo wiele i wzbudzają one nie bez powodu wiele emocji i zawsze są przepełnione ludźmi prezentującymi szczyty gór głupoty
i nielicznymi ekspertami lub osobami na tyle inteligentnymi, by nie brnąć w dyskusję na temat, na który nie mają wystarczającej wiedzy, opierając się na wiedzy ekspertów. I jestem w stanie absolutnie przewidzieć, że po tych paru zdaniach, które powiedziałem tutaj w animacji, w komentarzach będę miał wysyp paru, w cudzysłowie, ekspertów. A zgadnij, kto w takich dyskusjach przekrzyczy ekspertów. No i dlaczego często eksperci nawet nie chcą podchodzić do rozmów z zarozumiałymi krzykaczami, którzy nawrzucają wadliwych, głupich argumentów w 5 minut, w krótkich paru zdaniach, wrzucając jeszcze przy tym masę błędów ortograficznych i pisząc to nie po polsku, a wykazanie ich głupoty to często godziny wyjaśnienia oparte o ich wieloletnią ekspertyzę, bo nauka jest trudna. To niestety nierówna walka głupi versus rozważny i doświadczony, no i doświadczamy jej codziennie. Niestety efekt Dunninga-Krugera jest prawdziwy i sami możemy być pod jego silnym wpływem, oczywiście, będąc na początku linii wiedzy. Więc tych 5 rzeczy to jest tylko mały wycinek z tego, czego szkoła nam nie przekazuje. Zapamiętaj czyjeś imię i używaj go w zdaniu. Efekt Bader-Meinhof, czyli iluzja częstotliwości.